No, więc cześć wszystkim. Nazywam się Piotrek Niadomski. Pracuję w ClearCodzie i w Piwik Pro. Powtórzę to samo, bo tak miałem na slajdzie. Tak, jestem tech leadem. Tam ClearCode możecie nie kojarzyć trochę może, to rynek wrocławski, ale Piwika Pro pewnie kojarzycie. Teraz darmowe rozwiązanie Matomo zmieniło nazwę, to jest taka alternatywa dla Google Analytics. My robimy nasze płatne rozwiązanie na tej bazie. Polecamy, działa. A dzisiaj bym chciałem opowiedzieć o automatyzacji Git deploymentu w WordPressie. A może jeszcze na początek, może podnieście ręce osoby, które wiedzą w ogóle, co to jest Git i pracowały. Super, dobra, to nie będę wnikał w szczegóły, bo większość z sali jednak wie. No więc robić to tak w PHP. No i dziękuję za uwagę. Magia się skończyła. Dobra, szybka preska. Wszyscy zadowoleni. Okej, więc mieliśmy taki problem u nas w dziale, że chcieliśmy sobie zrobić automatyzację wdrożeń, żeby odzwierciedlać wszystkie zmiany, które wprowadzają nasi deweloperzy i które zostają zaakceptowane pull requestami do branża developa, żeby je odzwierciedlać na bieżąco, na żywo, automatycznie na maszynach stagingowych czy tam testingowych. No i żeby to się działo ad hoc, w momencie, jeżeli tylko coś jest domerżowywane do developa, no to z automatu leci sobie na serwery i w tym momencie klienci mogą sobie na żywo przeglądać wszystkie zmiany i to widzą. Nie muszą czekać na raz, że ten pull request, no wiadomo, że to też musi przejść swoją drogę, że idzie pull request, review, jak jest OK, no to OK, no to jakiś admin czy tam DevOps ten podejmuje później cały system deploymentu, zaczyna wdrożenie tego, wrzuca to na stage'a, no i a jeszcze po drodze, nie daj Boże, no nie przejdzie review, więc odbija tego ticketa, kolejne komity i tak dalej. No to żeby uprościć tą całą ścieżkę, w momencie kiedy już jest domerdżowywany ten commit do developa, no to z automatu to leci na te maszyny testingowe i wszyscy to widzą i skracamy jakby ten proces, który jest dosyć uciążliwy. No i założyliśmy sobie, że ponieważ używamy do naszych projektów Gita, trzymamy nasze repozytoria, czy to na GitHubie, czy to na Bitbuckecie, w przeciwieństwie do tutaj pana po prawej, podejście z FTP-em i przerzucanie tego kodu ręcznie, wystarczy po prostu się zalogować na serwer tak już łopatologicznie i sobie wpisać git pull i wszystko jest robione z automatu, a nie przerzucanie, gubienie plików i ten, więc technologicznie idziemy jednak w stronę Gita, zwłaszcza że wielu programistów pracuje nad tym samym projektem, więc ułatwia to życie. No zresztą sami wiecie, jeżeli korzystacie z Gita. No i mamy to repozytorium Gita i wymyśliliśmy sobie, że użyjemy kolejnej technologii, które udostępniają nam oba te narzędzia, czy to GitHub, czy to Bitbucket, czy GitLab. Wszystkie one używają pokrewnych mechanizmów webhooków. Nie musicie tego czytać, to jest definicja z Wikipedii, żeby zapchać czymś slajd. A pokrótce chodzi o to, że w momencie, kiedy coś zostaje wysyłane do naszego repozytorium hostowanego przez któregoś z tych providerów, no to on ma swój mechanizm, jak się go odpowiednio skonfiguruje, co ma pingować. On sobie wysyła sobie normalne requesty HTTP z informacjami o tym, co się zmieniło w naszym repozytorium, co zostało dodane, zmienione, co się zmerdżowało, co nie, statusy, wszystko tymi webhookami możemy sobie śledzić. No i możemy też sobie śledzić właśnie to, że coś zostało zmerdżowane do developa i co w związku z tym faktem zrobić. No i my chcielibyśmy wtedy, jeżeli się zmerdżowało wszystko poprawnie, zdeployować to na nasz staging testing. No i zrobiliśmy sobie research, okej, wymyśliliśmy sobie coś, no ale na pewno nie jesteśmy pierwsi, którzy to wymyślili, bo przecież nic się nie wymyśla na nowo, już wszystko w internecie jest. No więc pierwsze co robimy, research, po co wymyślać koło na nowo, użyjmy czegoś, co już istnieje. No i znaleźliśmy sobie tam kilka projektów,
w tym jeden bardzo obiecujący, który tutaj wypisałem, nazywa się Git Deploy. Skrypcik w PHP, bardzo prosty, który powinien to za nas załatwić. No, wszystko spoko, tylko że to nie działa, więc no, trochę tak, a wyglądało obiecująco. No i druga sprawa, że no, jeszcze dodałoby się jeszcze tam poprawić, stunować i mogłoby to zafurkać, ale no, nie było to dedykowane rozwiązanie też typowo pod WordPressa. Chcieliśmy mieć coś takiego, że to jest stricte przygotowane do WordPressa, nie do każdego projektu PHP-owego. Chcieliśmy mieć dedykowane narzędzie. No więc zaczęliśmy custom development, tutaj taki ukłon w stronę Agnieszki, bo pytała kiedyś, ile zajmuje pisanie takich wtyczek u nas. Ja tutaj zrobiłem wyciąg z Jiry, 36 godzin zajęło nam mniej więcej napisanie takiej wtyczki, jak widzicie, tam jest taki 38 commitów, 18 pull requestów w międzyczasie. No i powstała sobie wtyczka, która to robi. Czego użyliśmy? Użyliśmy wszystkiego, co jest w sumie dostępne out of the box z WordPressa. Nie musieliśmy niczego w sumie szukać, bo wszystko jest z automatu. Jest API do pluginów, jest API do opcji, do settingsów. Użyliśmy WP API do robienia endpointów, żeby odbierać i HTTP API, żeby wysyłać requesty z w jedną, w drugą stronę do naszych operatorów, czy to jest GitHub, czy to tam Bitbucket i tak dalej. Użyliśmy WP List Table klasy do listowania logów. Tutaj zaznaczyłem, że to jest private class. No, jeżeli tego używacie, to fajnie, tylko że musicie mieć na uwadze, że akurat ta klasa jest prywatna. W kodeksie jest napisane, że nie powinno się z niej korzystać, bo w każdym momencie może być zmieniona i bez ostrzeżenia. No, ale wszyscy jej używają, no bo fajnie się tym korzysta się z chorowego mechanizmu WordPressa do listowania w taki sam sposób, jak to WordPress robi w WP-adminie naszych danych. Tak, DB Delta do stworzenia dodatkowej tablicy w tabeli baz danych do logów. No i WP Mail do wysyłania powiadomień po tym, jak coś się udało albo coś się skaszaniło na serwerze, jeżeli ten deployment poszedł dobrze albo źle. No okej, okay, no i powstała sobie taka mała wtyczka, nazywa się CC Deploy, można ją ściągnąć sobie normalnie z oficjalnego repozytorium WordPressa. Bardzo prosta konfiguracja, podajemy, wybieramy sobie hosting z predefiniowanych trzech, tam jest teraz GitHub, Bitbucket, Stash. I jest też zaszyty, jakby, bo też było takie pytanie, jest też zaszyty GitLab, tylko nie ma go na tej liście wymienionego, ponieważ on jest zakomentowany w kodzie, można go sobie odkomentować i zobaczyć, czy działa. Nie mieliśmy jak tego przetestować, więc jest zakomentowany, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ktoś przetestował i dał nam znać, czy działa. Nie zdążyliśmy. Okej, okay. Podaje się ścieżkę do binarki Gita, podaje się ścieżkę do repozytorium Gita, które chcemy odświeżyć. Przeważnie to jest ta instancja, którą właśnie, na której właśnie konfigurujemy wtyczkę, ale nic nie stoi na przeszkodzie tak naprawdę, żeby ta instancja WordPressa, na której stoi wtyczka, żeby tak naprawdę deployowała coś na innej instancji. Wystarczy tylko podać ścieżkę i żeby tylko shell miał dostęp do tego katalogu. Więc można też tak rozwiązać. Podajemy brancha, który ma się spasować z tym webhookiem, czyli żeby tylko reagował na przykład na deployment na developa, a nie reagował na deploymenty na merge na inne brancze. Podajemy token i tutaj w zależności, czy to jest GitHub, to się nazywa secret, w Bitbuckecie nazywa się token. To jest w konfiguracji, zaraz pokażę, po prostu trzeba ten losowy ciąg znaków przekleić do konfiguracji naszego hostingu, gdzie hostujemy repo, żeby zapewnić bezpieczeństwo tej transmisji. No powiedzmy, bezpieczeństwo. Ok, URL naszego webhooka. On tutaj jest też generowany losowo, żeby nie dało się w niego wstrzelić, jakieś robaki się nie wstrzeliły w to i
nie pingowały nam naszego endpointu do deploymentu. E-maile, które chcemy powiadamiać o tym, czy się powiodło, czy się nie powiodło. Jest też możliwość przetestowania, czy odpowiednio serwer raz ma dostęp do samej ścieżki Gita i dwa, czy ma możliwość do wysyłania maili. No i włącz jeszcze. OK. Po stronie naszego hostingodawcy, w tym przypadku GitHuba, wchodzimy sobie na odpowiednią zakładkę webhooks, wklejamy wygenerowanego URL-a, który był na slajdzie wcześniej, ustawiamy ten secret, który tam jest niżej wykropkowany, gwiazdkowany i to wszystko. I to już zaczyna działać. Podobnie jest w Bitbuckecie. Identyko, jedyne co token podajemy jako parametr w URL-u, bo oni nie mają jakiegoś swojego mechanizmu do zapewnienia jakiejś większej anonimowości tej komunikacji, więc tutaj token w URL-u podajemy. I na koniec konfiguracja naszego serwera, tego testingowego, stagingowego. Musimy ustawić przeważnie uprawnienia do katalogu repozytorium, żeby nasz PHP miał możliwość wykonywania skryptów w shellu i uprawnienia do tych plików, do ich nadpisywania. Czyli właśnie ustawiamy sobie, to może być użytkownik www, to w zależności od serwera. Przeważnie to jest www data, www czasem inne, to inni userzy przeważnie, jak jest Apache, to jest www data. Wygenerować klucz RSA, wbić ten klucz, żeby się mógł komunikować z Gitem. No to już takie normalne rzeczy, jakie robimy, nawet jak konfigurujemy sobie Gita lokalnie, to musimy to wykonać na zdalnym serwerze, żeby on miał po prostu dostęp do Gita. Tak wyglądają logi już z przeprowadzonych deploymentów, czyli po prostu wszystko, co idzie, co jest szyte na konsolę, jest logowane po każdym deploymencie. Jak widać, każda zmiana, która została wprowadzona na branchu, zostaje odzwierciedlona w logach i wszystko widzimy, jakie pliki zostały nadpisane, jakie dodane i tak dalej. No i ewentualnie tutaj też się pojawią błędy, jeżeli coś pójdzie nie tak, które też zostaną wysłane zresztą mailem, że się deploy na przykład nie powiódł. Dodatkowo sami hostingodawcy po drugiej stronie jakby u siebie też logują to samo. I to jest bardzo fajne, bo czy to jest screen z GitHuba, to jest z Bitbucketa i można sobie podejrzeć cały ten request, bo oni w formacie JSON-a wysyłają, cały ten request, co zostało wysłane, kiedy, czy response był 200, czy może się odbił gdzieś tam od ściany, jakie zmiany były wysyłane i tak dalej, więc można sobie na bieżąco zdebugować też, czy to jest wina po naszej stronie, czy po stronie może repozytorium samego i możemy to sobie podejrzeć również u naszych operatorów repozytorium. I do tego wszystkiego, no to jest mega, mega super i mega siła, że WordPress ma restowe API wbudowane core'owo. Dzięki temu no, ta komunikacja jest mega łatwa i mega prosta. Wystarczy użyć WP API, stworzyć własny endpoint i nasłuchiwać na nim później i w drugą stronę wysyłać JSON-owe pakiety i to działa jakby out of the box. Więc REST API jest super. No i teraz jeszcze chwila na bezpieczeństwo. Te tokeny, które tam wcześniej wam pokazywałem, to jest taka krótka funkcja, która po prostu weryfikuje, czy token jest poprawny. W przypadku Gita jest wyciągany z odpowiedniego nagłówka requestu. Tam GitHub, żeby było trochę trudniej, wysyła informacje o tym, jakim algorytmem został, funkcją skrótu zostało zakodowany token. I trzeba najpierw wyciągnąć tę informację, jaki to jest algorytm, użyć go, żeby rozkodować token i zobaczyć i porównać go z zakodowanym tą samą funkcją skrótu tokenem, który ustawiliśmy w naszej wtyczce. Jeżeli się zgadzają, to znaczy się, że ten request jest faktycznie od GitHuba. Przy Bitbuckecie po prostu chamsko porównujemy ten parametr token, który wklejaliśmy w wywołaniu requestu. No tutaj wszystko leci plain textem, więc
no trochę gorzej, ale no liczymy na to, że i tak wygenerowane URL losowo zapewni nam jakieś większe security, bo już tam jakieś boty też nie będą mogły sobie wbić tak łatwo i spingować tego adresu. Aha, no i tutaj jest jeszcze, fajnie jest jeszcze wywhitelistować sobie tylko IP-ki serwerów, które mogą nas pingować, czyli w przypadku GitHuba webhooki stoją na raptem 6 chyba tylko serwerach, więc bardzo łatwo i ta lista jest dostępna na GitHubie, więc można sobie po prostu tylko wywhitelistować te 6 IP-ków. W przypadku Bitbucketa jest tam ich kilkanaście chyba, ale no to też nie jest problem, żeby zaszyć to po prostu nawet głupio w HTTP accessie, że tylko z tych requestów, żeby odbierał komunikację na tym URL-u i to wystarczy, żeby zapewnić nam bezpieczeństwo. Okej, okay, no i dorzuciłem jeszcze jeden slajd, bo jeszcze jest taki problem jak, no dobra, a co z aktualizacjami? No bo mamy sobie każdy z deweloperów ma sobie swoje środowisko lokalnie, sobie tam dłubie, coś sobie zmienia. No i teraz jak wysyła sobie to do dewelopa, merdżuje, to idzie na te wszystkie serwery, no ale jeszcze są aktualizacje WordPressa, które w międzyczasie mogą się dziać i też chcielibyśmy, żeby były odzwierciedlane automatycznie. Chcielibyśmy też, żeby nie musiał tego robić ten programista biedny, który tam sobie koduje swój projekt i raz, że on, żeby tego nie musiał robić i żeby nawet nie mógł tego robić, bo jak jeden programista coś zmieni, będzie to domerdżowywał, drugi zmieni po czasie, a nie daj Boże jeszcze w międzyczasie wyjdzie nowa wersja wtyczki i te zmiany się nie zmerdżują automatycznie, no to później jest problem z konfliktami na Gicie, no i trzeba tam cofać, jakieś rebase zrobić i się z tym męczyć. No więc wymyśliliśmy, no okej, okay, no to może zastosujemy takie same podejście i zrobimy taki trochę reverse engineering i żeby jeden z naszych WordPressów robił jako taki deweloper, który tylko on może robić aktualizacje i robi sobie aktualizacje, po czym wrzuca to sobie na odpowiedniego brancha z aktualizacjami, który później jest domerdżowywany do naszego dewelopa i wszyscy są fajnie, się cieszą, bo mają wszyscy zawsze aktualnego WordPressa. WordPressa, wtyczki, motywy, tłumaczenia, wszystko, co w sumie można zrobić automatycznie z aktualizacji WordPressa, żeby się działo samo, znowu magia. Tak, brzmi znajomo, no właśnie, wykorzystaliśmy mechanizm aktualizacji WordPressa, który już jest w niego wbudowany. Jedyne, co musieliśmy zrobić, no to napisać identyczną wręcz wtyczkę, tylko która będzie teraz zamiast pulować, zamiast ściągać z serwera dane, no to te aktualizacje wysyłać na repozytorium. No więc podobnie konfigurujemy ścieżkę do Gita, katalog, który obserwujemy, który chcemy wysyłać, interwał czasowy, jak często chcemy sprawdzać, czy są nowe aktualizacje, znowu maile, czy się powiodło. I wysyłamy. Za każdym razem, jak się zaktualizuje nasz WordPress, co minutę tutaj jest ustawiony interwał, jest sprawdzane, czy jest jakaś nowa wersja wtyczki, motywu samego WordPressa, tłumaczeń jakichkolwiek, jest aktualizowany i wysyłany jest git pushem po prostu na serwer. Znaczy, no dobra, proces jest trochę bardziej skomplikowany, bo on jeszcze sobie tam sprawdza w międzyczasie, czy na pewno nikt nie wysłał takich zmian, czy robi sobie fetcha, czy na pewno już nie ma tych zmian, czy ktoś przypadkiem właśnie nie zaktualizował WordPressa i czy tam nie ma już tych zmian na repo. No ale pokrótce no, po prostu pcha te aktualizacje do repo, które później są domerdżowywane do gałęzi tej testingowej dewelopa. No i podsumowując, tak, wielka miłość, git plus te hooki, które załatwiają nam całą sprawę. I to jest w sumie pokrótce wszystko.